Dariusz Darolew Kaźmierczuk to kolejny oficjalnie ogłoszony zawodnik, który zawalczy na marcowej gali High League. 49-letni zawodnik, cieszący się dużą sympatią widzów, będzie miał okazję poprawić swój niezbyt optymistyczny rekord, wynoszący aktualnie 1-12. Na ten moment nie poznaliśmy jego rywala. Dziennikarz z kanału Antyfakty we wczoraj opublikowanym wywiadzie z Boxdelem zapytał włodarza Fame'u o potencjalne plany poszerzania działalności Fame na rynek amerykański, gdyż drogą dedukcji łącząc informacje doszedł do wniosku, że może być coś na rzeczy. Włodarz Fame'u, nie ukrywając podziwu związanego z trafną oceną sytuacji, zdradził, że jest w tym ziarnko prawdy, jednak na ten moment nie może nic więcej powiedzieć. Wejście na amerykański rynek. Ferrari powiedział, że po ubiciu Błaszczyka, po ewentualnej wygranej z Adamkiem, chciałby wejść na rynek amerykański, stworzyć content i może gdzieś tam kiedyś z Loganem Polem się zmierzyć. Ty coś powiedziałeś przed chwilą, że też lecisz do Stanów na wakacje i coś tam, jakieś biznesy, jakieś ruchy będą wykonywane. Ale naprawdę dla twoich widzów, nie? Chcę tylko powiedzieć, że jesteś bardzo, dobrze łączysz kropki, nie? W sensie, że jestem pod wrażeniem naprawdę kreatywności, stary, nie? Bo no mnie, nie? Teraz naprawdę. Nie? Dużo ci nie mogę powiedzieć, nie? Z racji tego, że to są plany, ale jest tam ziarnko prawdy w tym wszystkim, nie? Dobra, czyli coś jeszcze w przyszłości? Możliwe, że tak. Więcej nie mogę powiedzieć. W dalszej części wywiadu, w której panowie rozmawiali o wielu nieudanych próbach podbicia rynku amerykańskiego przez polskich artystów z innych branż, Boxdel w skrócie przedstawił własne spostrzeżenia w tym temacie, mówiąc m.in. o koneksjach, które on osobiście posiada. Pozostając w temacie znajomości zza oceanu, dziennikarz zapytał Boxdela, czy ten ma możliwość spotkania się z Loganem Paulem, czyli jednym z największych amerykańskich youtuberów oraz odpowiednikiem polskiego freakfightera w swoim kraju, który toczył boje m.in. z takimi osobistościami jak Floyd Mayweather. To o nim Ferrari wspomniał również w jednym z wywiadów. Czy masz tak, że na przykład możesz się, wiesz, z Loganem Paulem spotkać, pogadać, tak? Że to jest do załatwienia w sekundę? No, jest do załatwienia tak naprawdę w parę dni. W ostatnim odcinku Szalonego Reportera, w którym gościnnie wystąpił Kuba Kulik, czyli dziennikarz z kanału Fansportu, zawodnik High League poruszył temat Scarface'a Bomby, wspominając, że ten został wyproszony z piątkowej gali Fame'u i finalnie wylądował u niego w domu wspólnie z Wielkim Bu. Matysiak, powołując się na wersję zdarzeń przedstawioną mu przez zawodnika High League, oznajmił, że ten został wyproszony pomimo tego, że rzekomo miał być w narożniku u Wadstoi. Słyszałem o tym wyproszeniu Bomby, to też słyszałem, że niektóre osoby nie dostały w ogóle biletów, choć miały te bilety gdzieś tam obiecane, więc okay. Tutaj trochę polityka też... Tak, nie dostać biletu to jest jedno, ale jeżeli ten bilet masz, zapłacisz, wchodzisz, już jesteś i co Bomba wielce mówił, że go przy fanach, więc wiesz, wizerunek, no jakby on miał wizerunek papieża, to jest jedna sprawa. Ja nie wiem, jak do końca było, bo Bomba był w narożniku Wadstoja. I teraz, jeżeli on był w narożniku, to osoby z narożnika się zgłasza wcześniej i się weryfikuje. Więc jeżeli tak, on został zweryfikowany i go wyproszono, to już jest, to już jest takie, tylko ja też nie wiem, Bomba mówi, że był, ja nie chcę też mówić, miał jakąś plakietkę. Ale jeżeli by był, jeżeli oni by się na to zgodzili, to już to zmienia postać rzeczy, bo wiesz, zgodzą się, wiedzą, że będzie i go wypraszają. Poruszony został również temat nieobecności na gali Fame'u Wielkiego Bu, który według relacji, pomimo tego, że ma koleżeńskie relacje z dyrektorem Fame'u, nie zjawił się na wydarzeniu z uwagi na ostatni głośny filmik, którego stał się jednym z głównych antybohaterów, a mowa o materiale z kanału Nie Wiem, Ale Się Dowiem, o tytule Analiza promocji świata przestępczego i przemocy w polskim internecie. Bo jeszcze mówi mi, że gdzieś tam był na afterze, gdzieś tam, a później poszedł do fejmowych. Ja mówię, no to afterowałeś z fejmowymi, a na galę nie poszedłeś? A on mówi, Tomek, to też nie było tak, że ja dostałem jakby zakaz. Tylko ogólnie po tym filmiku też, co wyszedł, stop kryminalizacji, bla, 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 to była nasza wspólna decyzja. W ostatnich dniach Mirosław Okniński, a więc główny trener Amadeusza Ferrariego, udzielił kilku wywiadów, w których tematem przewodnim była przegrana walka jego podopiecznego na ubiegłej gali Fame 17. Jeszcze przed opublikowaniem rozmów na kanałach dziennikarskich, łowca skór zabrał głos na Facebooku, krytycznie wypowiadając się o umiejętnościach Kamila Łaszczyka. Cytując, jakbym ja trenował Kamila Łaszczyka, to Amadeusz Ferrari byłby na deskach już w pierwszej lub drugiej rundzie. Uważam, że Łaszczyk oprócz kondycji nie pokazał nic w MMA. Kamil Łaszczyk w MMA równa się zero umiejętności. Wygrała kondycja z boksu i głowa, gdzie zawodnik sportowiec walczy do końca. Szacunek dla Kamila za charakter, minus za przygotowanie do walki MMA. W temacie spornego przerwania pojedynku 8 sekund przed zakończeniem, trener Okniński dał do zrozumienia, że nie do końca zgadza się z decyzją podjętą przez sędziego Jarosza, delikatnie sugerując stronniczość z jego strony. Łowca skór przedstawił własną perspektywę i interpretację w jego opinii nietrafnych decyzji Jarosza oraz oznajmił, że w częściowo analogicznej sytuacji, gdy to Ferrari okładał ciosami z góry Łaszczyka, sędzia nie przerwał pojedynku. Myślę, że po prostu jak chciał przerwać, to mógł przerwać szybciej, bo tam były takie mocniejsze ciosy, tak głowa mu chodziła, ale później jak zostawił tą walkę, to już Łaszczyk bił mu słabiej, a Ferrari już próbował wstawać. Jak Ferrari bił, siedział w dosiadzie i bił z całej siły, to w ogóle sędzia nie przerywał. Znaczy ja to odbieram tak, że sędzia
chciał, żeby Ferrari był znokautowany i czekał, jak zostanie znokautowany, a w momencie, gdy było 10 sekund do końca, był sygnał, to sędzia słyszał: o kurde, już jest 10 sekund do końca, trzeba przerwać, bo Ferrari jeszcze wygra. Okniński oznajmił, że jest zadowolony z tego, jak Ferrari zaprezentował się na tle sportowca, dominując go przez praktycznie cały pojedynek. Jednak mimo zrealizowania znacznej części wcześniej ustalonego planu, Amadeusz wbrew wskazówkom trenera chciał skończyć Łaszczyka przed czasem. I to w ogólnym rozrachunku w głównej mierze wpłynęło na jego porażkę, gdyż podczas zaciekłych ataków stracił kondycję, której zabrakło na końcu pojedynku. Ja uważam, że ta walka pokazała, że on ma ogromny talent, że ma ogromne możliwości i że ogromnie umie to no nie? Ale ja i tak jestem z niego zadowolony, bo ja uważam, że wykonał te 90% planu. Tam nie dużo zabrakło, trochę zimnej głowy zabrakło, bo mówiłem, że ma nie kończyć go w parterze, ma go bić, ale nie, żeby nie starał się, a w drugiej rundzie zdobył dosiad i starał się, bo już miał w głowie te nagłówki. Ferrari nokautuje boksera, no nie? To spowodowało, że zwariował, miał ten dosiad i chciał skończyć i tam się wystrzelał i dlatego ta trzecia runda była tak słaba. Trener kilkukrotnie wspominał o ogólnych zawirowaniach z Ferrarim przed walką oraz jego wątpliwej systematyczności w przygotowaniach, twierdząc, że ten powinien trochę przewartościować swoje życie i bardziej skupić się na treningach oraz prowadzić zdrowszy tryb życia. Nie tylko, aby lepiej prezentować się w pojedynkach, ale również, aby dawać lepszy przykład młodym ludziom. Amadeusz Ferrari nie może być przykładem dla młodych ludzi, bo to, co on robi, to jest najgorsze, co może być. To znaczy tak, baluje, bije, rozrabia, robi sobie ciągle kontuzje. Ale dlatego ludzie kochają trenerza. Ale ja to rozumiem, że go za to lubią, tylko że to nie jest dobry przykład dla młodych ludzi. My propagujemy... na złe rzeczy. Połamanie się, robienie sobie kontuzji, picie jakiegoś gówna, robienie jakichś programów, promujemy gówno. Jeżeli Ferrariego już tak polubili za te wszystkie wybryki, no to niech się troszeczkę zmieni i powie tym młodym ludziom: dobra, trzeba trochę trenować, żeby walki nie przegrać, no nie? I trzeba przyjść na treningi, trzeba trochę spać, trochę jeść, wiadomo, trzeba trochę porozrabiać, no ale też nie można bazować na tym, tylko że pokazujemy tą złą stronę. Kilka godzin temu internet obiegła tragiczna wiadomość. O godzinie 14.40 portal Super Express potwierdził informację o śmierci Mateusza Murańskiego, czyli ostatnimi czasy jednej z najpopularniejszych postaci świata polskich freakfightów. Informacja została już potwierdzona przez gdańską prokuraturę, która przekazała, że o zgonie Murańskiego poinformował członek rodziny, który nie mógł się do niego dodzwonić. Na miejsce zdarzenia wysłano patrol policji, a funkcjonariusze znaleźli tam ciało Mateusza. Po wykonaniu oględzin wykluczono udział w zdarzeniu osób trzecich, jednak na ten moment nie podano jeszcze do informacji publicznej przyczyny zgonu. Internet huczy jednak od plotek, że bezpośrednią przyczyną śmierci aktora było przedawkowanie silnych środków przeciwbólowych. Po mediach społecznościowych krąży m.in. screen z rozmowy na Messengerze, na którym jedna z kobiet, prawdopodobnie pracownica szpitala, informuje swoją rozmówczynię, że jest świadkiem zgonu znanego zawodnika Mateusza Murańskiego po oksykodonie. Jest to silny przeciwbólowy lek na receptę stosowany w przypadku osób zmagających się z chorobą nowotworową. Warto jednak jeszcze raz podkreślić, że na ten moment są to tylko i wyłącznie plotki i nie podano oficjalnych informacji o przyczynie zgonu, a sam screen rozmowy może być po prostu fejkiem. Według nieoficjalnych kuluarowych informacji Mateusz miał zawalczyć na najbliższej gali High League. Jest to tragiczna informacja dla całego świata freakfightów i nie tylko. Przesyłamy kondolencje dla całej rodziny. Kondolencje i wyrazy współczucia spłynęły również od wielu zawodników, osób związanych ze światem freakfightów oraz samej Federacji High League, która wrzuciła zdjęcie i krótko napisała: wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Mateusza Murańskiego. Mateusz, spoczywaj w pokoju. Kondolencje dla rodziny i bliskich. Piotr Szeliga na swoim Instagramie przyznał, że jest w szoku i początkowo nie wierzył w to, co się wydarzyło, mimo że informacje o prawdopodobnej śmierci Mateusza spływały do niego już od rana. Ja pierdolę mordeczki, powiem wam, że jestem w szoku, jestem w totalnym szoku, już mi się jeść nie chce. Nie do wiary. Murański, ja szok. Szok. Musi to chyba do mnie dotrzeć, bez kitu. Powiem wam, że od rana dostawałem właśnie dużo wiadomości na ten temat, ale myślałem, że to jest jakiś fake. Albo coś. Grubo. Grubo się dzieje w tym świecie internetu. Ja ale szok. Szkoda chłopa. Naprawdę szkoda chłopa. Denis Załęcki dał z kolei na Instastory upust swoim emocjom i napisał: jak hejterowskie zadowolone? Ubliżenia, poniżanie to dla was dziś chleb powszedni. Brak słów. Ogromne wyrazy współczucia dla bliskich. Trzymaj się, Mateusz. O tragicznym zdarzeniu wypowiedział się dziś również Arkadiusz Tańcula. Oznajmił, że nie wie, co powiedzieć oraz wyznał, że jeszcze kilka dni temu wymienili się razem kilkoma wiadomościami, a młody Muran poprosił go o zmontowanie krótkiego filmiku na Instagrama. Arek przystał na prośbę i zaprosił go do swojego nowego programu, w którym panowie mieliby okazję do powspominania starych dziejów. Słuchajcie, jestem w szoku. Ja w ogóle nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze parę dni temu pisaliśmy, wysłał mi
ten swój film IO, żebym mu wyciął fragmenty, które grał i to skleił. Jeszcze napisał do mnie: Aro, zrobiłbyś mi to, bo wiem, że ty się na tym znasz, a wiesz, jak jestem lewy, mi to zajmie pół dnia, ty to zrobisz 5 minut. No i wiecie, rzeczywiście mu to posklejałem, wysłałem, dodał sobie to na Instagrama. Pogadaliśmy chwilę, zaprosiłem go do mojego nowego programu, mieliśmy powspominać, poopowiadać tam jakieś rzeczy. Tańcula dodał, że Mateusz jest kolejną po Dawidzie ozdobie ofiarą internetowego hejtu, a także, iż pomimo ostatnich nieporozumień, nigdy nie stracił do Morajskiego całego szacunku ze względu na długoletnią przyjaźń. To jest kolejna ofiara tak naprawdę hejtu w internecie, po ozdobie. On mi po walce już mówił, że nie daje sobie rady z hejtem. Depresja, no i uciekł gdzieś tam w te używki. Słuchajcie, nasze życiorysy zawsze będą ze sobą połączone. Byliśmy przez wiele lat przyjaciółmi, potem cała Polska patrzyła na nasz konflikt. I pomimo tego wszystkiego, co się wydarzyło, tego wszystkiego, co powiedział i zrobił, ja tam nigdy do końca nie miałem do niego żalu. Powiedziałem, że on jest po prostu zmanipulowany przez ojca, że on tak naprawdę nie chciał tego wszystkiego. Cieszę się, że się pogodziliśmy po walce. No i co? No, tyle. Spoczywaj w spokoju. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata Freak Fightów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć!